ćwiczenia na krześle. W rehabilitacji pulmonologicznej bardzo istotnym składnikiem aktywności fizycznej są ćwiczenia oddechowe. Zaczynamy od prezentacji oddychania przeponą. Układamy dłonie na mostku oraz pomiędzy łukami żebrowymi i rejestrujemy ruchy tych okolic podczas głębokich oddechów. Kolejne ćwiczenia to oddechy z otwieraniem klatki piersiowej. Poprawiają jej ruchomość i utrzymują prawidłową wentylację płuc. Ważne jest tu pogłębienie oddechu i wydłużenie fazy wydechu. Ćwiczenia z taśmą. Podczas ćwiczenia wykorzystujemy opór, jaki daje taśma elastyczna. Wpływa to korzystnie na zwiększenie siły i elastyczności mięśni. Precyzyjne wykonywanie prostych ruchów skutecznie zwiększa mobilność stawów, jednocześnie poprawiając stabilizację ciała. Połączenie pracy ramion z oddechem powoduje jego pogłębienie. Wdech i wydech synchronizujemy z ruchem. Na zakończenie treningu wykonujemy kilka pozycji rozciągających, utrwalających uzyskany efekt. Ćwiczenia z piłką. W kinezyterapii oddechowej istotne znaczenie ma wzmacnianie mięśni posturalnych, zwanych też głębokimi. Ćwiczenia na macie z piłką rehabilitacyjną poprawiają stabilizację kręgosłupa i pomagają utrzymać właściwe ustawienie naszego ciała. Jest to niezbędny warunek dla wykonywania prawidłowych ruchów oddechowych klatki piersiowej. Ćwiczenia na orbitreku. Kolejne ćwiczenia, jakie prezentujemy, to elementy treningu wytrzymałościowego. Regularny trening wytrzymałościowy na przyrządach stacjonarnych, jak na przykład na orbitreku, istotnie wpływa na układ oddechowy i nie tylko. Ten rodzaj wysiłku powoduje wzrost wydolności i wytrzymałości naszego organizmu. Zwiększa maksymalną wentylację płuc poprzez wzrost ich pojemności życiowej i polepsza dotlenienie całego organizmu. Oprócz regularności w wykonywaniu tych ćwiczeń, ważna jest intensywność, odpowiednio dobrana do indywidualnych możliwości. Ćwiczenia na platformie stabilometrycznej. Jako uzupełnienie rehabilitacji pulmonologicznej stosujemy platformę stabilometryczną. Wykorzystanie informacji zwrotnej, którą dostajemy na monitorze, wpływa efektywnie na naszą kontrolę ruchu. Ćwiczenia mają charakter prostych zadań ruchowych, wymagających przemieszczenia środka ciężkości w określony sposób. Wykonywane w ten sposób ćwiczenia, z uwzględnieniem informacji przedstawionych na monitorze, poprawiają kontrolę własnego ciała, stabilizację i równowagę, czyli bardzo ważne aspekty życia codziennego.